projekt uchwały zarządu w sprawie prac remontowych gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli w ramach zadań powierzonych na rok 2013. Paragraf pierwszy. Zmienia się dokumenta środków, części środków w wysokości 67 900 zł z Zespołu Ekonomiki Oświaty na Szkołę Podstawową nr 36 ulica Mazowiecka 70. Umożliwi to szybki montaż urządzeń AquaStop i zabezpieczenie przed wilgocią wcześniej wyremontowanych pomieszczeń szkolnych zgodnie z przyjętą uchwałą nr 25239 2012 Rady Dzielnicy 5 Krobocza dnia 23 października 2012 roku. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Szanowni Państwo, dla tej szkoły przeznaczyliśmy kwotę około 150 tysięcy złotych. Tam było kilka zadań, między innymi remont elewacji, tam obróbek blacharskich i tak dalej. Ale niestety to zadanie będzie musiało być korygowane. Na razie w tym zakresie jedynie tych instalacji przeciwwilgociowych, ponieważ okazało się, że własność terenu, na którym stoi szkoła, nie jest uregulowana w tym sensie, w tym zakresie, że występuje tam współwłasność gminy i osób fizycznych. I zresztą nieznanych z miejsca pobytu. I to powoduje, że dysponent, czyli dyrektor szkoły, nie może złożyć oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Co za tym idzie, nie może uzyskać ani pozwolenia na budowę, ani nie może nastąpić zgłoszenie prac budowlanych. Natomiast można wykonać to zadanie, które jest wewnątrz budynku i które nie wymaga uzyskania takich dokumentów, czyli właśnie montaż tych urządzeń akwastowych, aby zabezpieczyć już wykonane wcześniej prace przed zniszczeniem, przed zabezpieczeniem przed wilgocią. I tutaj był taki wniosek z ZEO, aby podjąć taką uchwałę, która zmienia dysponenta tych środków z ZEO na szkołę. I właśnie aby było zapisane, że chodzi to o konkretne przedsięwzięcie, czyli montaż tych urządzeń, które zabezpieczają szkolenie. Tak, to jest tak, a to pani doktor pewnie wie na ten temat, gdzie jakieś odwracanie jakichś potencjałów i tak dalej. I dzięki temu te wody idą w przeciwnym kierunku niż to zwykle bywa w przyrodzie. Czyli na dół ma iść, tak. Ma iść na dół. Tak jest na dół, mam nadzieję. W przyrodzie idzie do góry. Kapilarne podciąganie jest, prawda? Nie wiem, co wyleje wodę, wyjdzie na dół. Aha, tak. Siła grawitacji. Oczywiście. Czy jeszcze jakieś zgłoszenia? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem, proszę o podniesienie. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Twierdzam, że jednogłośnie uchwała została przyjęta.